Szukaliśmy uzdrowienia w homeopatii. Przez pierwszy rok życia naszej córki nie było miesiąca, aby nie chorowała. Zaczęliśmy szukać naturalnych kuracji, ponieważ jej organizm był już bardzo osłabiony przez liczne antybiotyki. W ten sposób dotarliśmy do lekarzy homeopatów i zaczęło się. W naszym życiu nastąpiła długoletnia ciemność i otwieranie się na zło, a jednocześnie zamykanie uszu na rozsądek i prawdę. Byliśmy zadowoleni z przebiegu leczenia. Dziecko chorowało mniej i jego stan się poprawił. Zaczęliśmy także stosować homopatię na sobie. Co ciekawe, w momencie gdy jedna choroba została wyleczona, za chwilę pojawiała się kolejna. Nie przyglądaliśmy się liczbie dotykających nas schorzenia, jedynie cieszyliśmy się faktem, że leczymy się naturalnymi środkami. Nie mieliśmy pojęcia, jakie niesie to skutki dla naszego życia, otoczenia i całej rodziny. Bóg obdarzył nas drugą córką. Urodziła się zdrowa, niestety w siódmym miesiącu życia zdiagnozowano u niej wiotkość o skrzeli i objawy podobne do astmy, duszności i świsty w oskrzelach. Także i z tym problemem poradziła sobie nasza lekarka homeopatka. Leczenie trwało długo. Mieliśmy z nią częsty kontakt, także telefoniczny, a w momentach krytycznych polecała odpowiednie specyfiki z domowej apteczki, oczywiście homeopatycznej. Cieszyliśmy się, że leczymy siebie i dzieci naturalnie, bez antybiotyków i sterydów. Gdy nasza lekarka była na wakacjach, u córki nastąpił nagły nawrót choroby. Szybko jednak, dzięki rodzinnym kontaktom, dostaliśmy się do kolejnego homeopaty, jak się nam wydawało, jeszcze skuteczniejszego. Opowiadaliśmy mu zarówno o kłopotach zdrowotnych, jak i prywatnych. Leczyliśmy się u niego latami. W poszukiwaniu uzdrowienia trafiliśmy również do kliniki holistycznej chirurgii fantomowej. Dowiedzieliśmy się tam, że leczenie homeopatią jest niezgodne z nauką Kościoła. Jako alternatywę lekarz zaproponował akupunkturę i otwieranie czakramów. Z tego sposobu leczenia korzystaliśmy przez kilka lat, jednocześnie stosując homeopatię. Byliśmy zadowoleni i czuliśmy się bezpiecznie, bo ufaliśmy, że mamy wsparcie, a wyzdrowienie jest tylko kwestią czasu. Ta pozorność była naszą nędzą. Byliśmy głusi i ślepi na otoczenie, które mówiło nam, że to co robimy jest złe. Jednak, mimo tego, Bóg nas nie zostawił. Choć nie chcieliśmy słuchać, znalazł inny sposób, abyśmy wrócili do Niego. Zaczęły się problemy z pracą, a co za tym idzie trudności finansowe. W tym czasie od znajomego, Dostaliśmy płyty z nagraniami konferencji pewnego kapłana. Mówił on o tym, że homeopatia, bioenergoterapia i podobne metody leczenia nie pochodzą od Boga i że jest to zło. Wtedy dopiero zrodziły się w nas wątpliwości. Zaczęliśmy się modlić, zamawiać msze święte w intencji naszego uwolnienia, zaprosiliśmy do domu nawet księdza egzorcystę. Jednocześnie nie dopuszczaliśmy do świadomości informacji, że stosowane przez nas sposoby leczenia są złe. Mieliśmy na uwadze to, że osoby, które nam je polecały, były praktykującymi katolikami i to o wiele bardziej gorliwymi niż my. Dopiero podczas rekolekcji, dzięki modlitwie, Bóg położył kres homeopatii w naszej rodzinie. Wracaliśmy szczęśliwi, choć w sercach pozostawała niepewność i lęk o to, co będzie, gdy choroba wróci. Zdecydowaliśmy się wyrzucić z domu leki homeopatyczne, książki i wszystko związane z tym tematem. Zaraz po tym zostaliśmy wystawieni na próbę. U naszej córki pojawiło się świsty w oskrzelach. Z doświadczenia wiedzieliśmy, że za kilka dni będzie potrzebny lekarz. Zaczęliśmy się zastanawiać, co teraz zrobimy. W tym momencie Duch Święty przemówił przez naszą starszą córkę, która ze spokojem stwierdziła, że teraz w naszym życiu jest Jezus. To on nas uleczy. Wspólnie podjęliśmy modlitwę i stał się cud. Wszystkie objawy u córki minęły. Od tego czasu minęły już ponad dwa lata i nie było nawrotu choroby. Po odrzuceniu homeopatii i nawróceniu, zobaczyliśmy wyraźniej, co działo się w naszym życiu przez ostatnie lata. Osłabły osobiste relacje z Bogiem, a niedzielne prześwięte traktowaliśmy tylko jako zwyczaj. Pojawiły się w nas lęki, Stany depresyjne i zamykanie się w sobie. Homeopatia stała się naszym bożkiem. Zdarzało się, że byliśmy na wizytach co tydzień, budując coraz mocniejszą relację z homeopatą, za to między nami coraz częściej dochodziło do kłótni. Chcąc pogłębić nasze nawrócenie i uzdrowienie, postanowiliśmy skorzystać z modlitwy uwolnienia. Przygotowaliśmy się do niej solidnie. Zaczęliśmy od mszy świętej. I powierzyliśmy się w stawienictwu Maryi i aniołów, następnie każdy z nas przeżył modlitwę uwolnienia. Dzięki działaniu Ducha Świętego odkryliśmy nasze zniewolenia, zranienia, otwarte furtki z dzieciństwa i przeszłości, które powodowały, że byliśmy podatni na działanie złego, a przez to na zniewolenia. Był to bardzo ważny moment dla każdego z nas, wzruszający, bardzo odkrywczy, a zarazem pełen pokoju serca. Teraz spędzamy więcej czasu razem. Mamy poczucie, że razem możemy przezwyciężyć niejedną wichurę. Uważniej słuchamy siebie i zauważamy działanie i obecność Boga. Uwolnienie to proces, którego wciąż doświadczamy. Modlitwa uwolnienia była dopiero początkiem naszego uzdrowienia, ale już widzimy, że dzięki niej w naszej rodzinie zapanowała miłość Tomek i Mariola. Jeśli wciąż walczysz z tymi samymi grzechami, i pomimo wielu starań nie udaje ci się odzyskać prawdziwej wolności, a ponadto dręczy cię poczucie winy, wstydu lub bezradności, chociaż korzystasz z sakramentu pojednania, sięgnij po książkę Przeciwstawiajcie się diabłu Nila Lozano. Autor pokazuje, w jaki sposób kłamstwa podsuwane przez złe duchy mogą stać się przyczyną naszych grzechów i problemów osobistych. Link do niej znajdziesz w opisie pod filmem. Błogosławionego dnia.